Hej, witam was serdecznie, to jest ZBTiron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Hellblade Senua's Sacrifice. W poprzednim odcinku, tak już weszliśmy przez tę bramę, mamy znaleźć te znaki, jeszcze dwa mi zostały. Poszłam sobie w tą stronę i się zastanawiam, gdzie to jeszcze może być. Tam, to tą bramą, te znaki potrzebujemy, będzie na pewno boss. Tak myślę. Nie śmiejcie się ze mnie. O, siza. Takie, żeby nam się nie nudziło. O, siza. Wam nie za... Z lekka. Money. Ja mam tak po ciemku walczyć z nimi. Boże. Jakie utrudnienie, żeby się kurde czasem nie nudziło. Końcówka. Więcej was nie było. Mogę tam pochodzić. Sakra. Chcę oświecić każdą pochodnię, żeby dobrze widzieć wszystko. Ale tu taka niespodzianka, potwory. Zapychacze dostajesz, takie masz, weź sobie, bo wiadomo, że ci się nudzi. To nie będzie coś związane? Tak mi się coś wydaje. Oczywiście, że tak. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. No nie, bo tędy żeśmy przyszli, więc... Nie, tu raczej nie sądzę, żeby to było gdzieś. Dobra, wrócę się. Ale ja chcę zapalić. Dobra. Raczej wszędzie już byłam. Tu żeśmy wrócili z tej drugiej strony, więc... Tu co jest? Tak, byliśmy to. Żebym sobie otworzyła to przejście, więc tu byliśmy, się wracamy.
Tak, to był to. No, tu już mamy to zrobione, to jedno. A może na dół można zejść? Tam było zejście też na dół. Oprócz tego wyjścia na górę. Teraz wam pokażę. Były właśnie schody na górę i schody na dół. Weszliśmy sobie na górę. Ale co jest na dole? Pokaż, gro, co jest. O, pokażę wam tu zaraz. O, tu są schodki. Więc może faktycznie gdzieś tu to będzie. Tam już wszystko widziała mniej więcej i tam nie ma. Okej. Tylko nie gaś pochodni sobie. Tak przypadkiem. Boże. No niestety. Jak ja mam biegnąć? Jak ja mam w wodzie biegnąć? Tu się w wodzie nie biega. Muszę w stronę światła uciekać. Zaś musimy biegnąć w stronę. Bo w ciemności nam coś grozi. Jestem już. Aha, nie mam co z... Gdzieś to tu jest zaś. Dobra. Aha, będziemy mogli ten wrócić, bo tam jest ogień. Zabierzemy sobie go. Dobrze. Chętnie sobie tą pochodnię zabiorę. Dobrze, ale najpierw zerknę, może tam jest ta brama do otwarcia, żebyśmy mieli skrót. Okej. Tak mi to wygląda. No, jesteśmy tu właśnie. To raczej chyba nic. Audiolog tu jest. O, wspinajmy się po niego. Czemużby nie, jak już tu jesteśmy? Okej, który to będzie? Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. Dobra, mamy. Mogę iść tam, to ten ostatni znak sobie znaleźć, bo tam był, tylko kurde było za... Nie mieliśmy pochodni. Znaczy, trzeba było uciekać przed tą ciemnością. A teraz po... A mogę dwie nosić? Nie, nie możesz. Chłonna byś była, jak tak można? Tu gdzieś powinno być. Ale w drugą stronę może przejdę sobie.
Boże, jak się podniecają. Aha, okej, okay. Widzę. Tutaj jest. Do you feel it? The beast is crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? No, nie wiadomo. Dobrze, mamy wszystko, chora. Czemu to się zgasiło? It's a trap. The beast is coming. No, z tym czymś będziemy walczyć. Cholera jasna. Biegnijże do jasnej. Do jasności, do ciemności. Łap się! Ups. Nie, moja głowa. On jest pochodnia. Ups. Musisz skoczyć na dół. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave? Spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dewey. Ciekawe, co się szykuje jeszcze przed tym wszystkim. Nie, spadła nam głowa naszego ukochanego. Mam nadzieję, że ją gdzieś tam znajdziemy i odzyskamy ją. Chodź, pochodnia. Mm-hmm.
Musimy zejść sobie na sam dół. Tylko tak trzymaj, żeby ci to... To było coś świecącego. Shit! Brakowy. Okej, okay, na nich kopnięcie, dobre. No, widzicie ludzisko. Oh shit, zaś ten gnojek. Nie cierpię tego. Nie, nie wygrał. Ale ja... Ej, kolego. No, come on, dojesz. I następnych. Ciachu, ciachu, potworki. Ludzie. What the... No, dzięki, że mi zostaje jeszcze. Tego jeszcze pociecham. Okay. No ja kolej, co jest? Dobra. Mamy runę kolejną. O właśnie, o to chodziło wam. Tu nie przejdę, ale co jest w tą stronę? Nic, nie interesuj się. Wracaj się. Nie wiem, czy mam zaś tamtą stronę się udać, czy gdzieś tu. Ale tu mi gdzieś krzyczy. Krzyczy mi. Ale nie, raczej tu nic nie ma. Chyba trzeba się cofnąć, trzeba się przez tą kładkę iść. Dobra, gdzie jest ta R-ka? A może coś z góry trzeba?
Ja też mam pochodnie, nic mi nie zrobisz, brzydoku. No, ale cieszę, nie będzie super wypaśnie szybki. Ja muszę iść aż tam. Gierko moja. Jaką pochodnię mam zapalić? Nie wiem. Pojęcia zielonego. Ja co mam zrobić z tą pochodnią? Na pewno muszę tą runę gdzieś znaleźć, ale tam jest coś do zapalenia, czy nie? Nie wiem, czy akurat aż tak daleko miałam się cofnąć. No nie, no tu jest zapalone, więc... Nie, no tamtędy nie bardzo. Tak, pacery. Tu nic nie ma, gdzieś coś. Może gdzieś tam przy tej jaskini, tam na dole, a tam nic nie było, więc... Chyba w ogóle niczego nie było, ale to tam na dole nam się pokazywała ta runa. No nie wiem, no nie wiem. No tam raczej nie ma nic. To fakt, tu coś centralnie mi pokazuje, że gdzieś tu w tą stronę. Ale gdzie? Czemu mi śmierdzi to, że tu będzie coś z tym powiązane? Jak tam się dostać? A tu raczej nie ma nic. To tylko drzwi. Tu nie ma nic. No, to było zategowane, więc... Okej, tu są schody. Nie widziałam ich. Okej. Odchodziło. Tak, i teraz się cofniemy i tu mamy ten znaczek. Dobra. Takie zbędne chodzenie tam u góry, no ale bywa. No i co, idziemy do drzwi? Idziemy do drzwi, idziemy chyba... Nie, jeszcze nie, bo spędzie, jak myślicie? Będzie? Potwór? Czy jeszcze jakieś zagadki nam rzuci? Przed swoją wielką walką. Aha. Zaś. Musimy gonić. Okej. Okay. She
He was trying to save her from the darkness. Zimbel was right. Zimbel was trying to save her from the darkness. I zaś mamy kładkę naszą wesołą. But she wouldn't listen. And now everybody is dead. Because of her. It's all her fault. All her fault. She should have known. She should have thought. Why doesn't she learn? When will she learn? Tak, kolejne audio. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. The darkness will take her like it took her mother. Okej, okay. Zobaczymy, co ten widzę, że tam są następne te drzwi. Bo nie opuści pochodni. Enua. Kolejny. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. He knows how to draw her where he wants her. Dobra, najpierw sobie to zapalę może. Może chodzi o coś z tym, ale... Ale obawiam się, że będzie mordęga gonienia do góry. A tu jest, widzicie. Okej, nie wiedziałam, czy tam faktycznie mam iść. Jej, kolejna śmierć. Tam trzeba gdzieś iść, ale... Ale gdzie indziej? Zobacz, tam nie ma przejścia. Tam muszę zapalić, ale... Excuse me, jak ja mam tam zapalić, jak pobiegnę bez ognia. Aha, to może w prawo, to tam trzeba biegnąć najpierw. Okej, jeszcze raz. Wow. To była masakra. Gdzie ja mam iść z tą pochodnią teraz? Tam się dalej woda...
Dlaczego mam iść w tamtą stronę? Tylko, że za wolno, żebym zwróciła na to uwagę. Bezsensowne śmierci. Teraz nie będę miała czym machać. A nie mówcie, że znowu. Masakra. Dobra, tu wiem, że mam ten... Że mam po prostu przed siebie biegnąć. Ale tamto za Chiny Ludowe, nie wiem, gdzie ja mam biegnąć. Bo się szybko robi ciemno i... nic nie widać. Wiem, że mam w lewo polecieć. Dobra, jeszcze raz. Nie, 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 czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Prawo. Ej, kamam, jestem przy tym świetle, do cholery jasnej. Gdzie się, że blisko? Tam już widziałam światło w tym. Kurde, no. No tu wiem, że mam pobiegnąć teraz szybko. Dlaczego ty szybko nie biegniesz, kuźde? No i tu w prawo musimy iść. Masakra. Kurde, zaś zginę. No i zaś będzie. Chyba to będzie najbardziej wkurzający etap. Mam nadzieję, że nie dopuszczę się do tego etapu, do takiego stanu, że zginę sobie. Bo widzicie, coraz wyżej. Coraz ręki nie będę mieć. Ale to jest okrucieństwo, come on. Ja rozumiem, że to już jest koniec gry prawie, że więc... No kurde, wkurzę się zaraz i to tak porządnie. Jak ja mam do jasnej, ciasnej kurde widzieć, gdzie idę? Wiem, że mam już w prawo i tam gdzieś coś jest, takie przejście i kurde dupa. Żebym jeszcze widziała, gdzie ja mam iść. Ojku, będę tak kurde się... Nie, nie. To w ogóle jakaś jest dziura w bramie. Poważnie, ty? Poważnie, nie da się ten... Jakie mam się tam udać? Do jasnej, ciasnej. To tu już wiem, że to jest to spoko w tą stronę. Ale tu mniej więcej coś widzę jeszcze. Ale... tam? Czekajcie. Aha, tam jest takie przejście. Kurde... w życiu. Biegnęłabyś, kuźdę mać, a nie... No szkur! No jakże ja mam tam biegnąć, tam się do cholery kuźdę mać, no. To już jest wkurzenie. Tak już prawie mam całą rękę.
Dobra, wiecie co, skończymy to odcinek. Ja sobie zobaczę, nie wiem jakim cudem kto jak co robi, w którą stronę, ale tam mamy iść, to jest jedyne wyjście. Tu nigdzie nie ma nic. Bo potrzebuję, tu będzie ten znak na tym, ale muszę oświecić tu i przejść tamtędy gdzieś, kurczę, no. Jak mi się wydaje, chyba że da się cofnąć tam. Okej, tak jak mówię, skończymy sobie. Ja sobie odsapnę od tego wkurzania się i zobaczymy jak to pójdzie. Może faktycznie źle idę, ale to po co by było tamto ten wszystko, no nie? No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami z innymi, gdzieś tam ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Żebyśmy urośli w siłę i mogli sobie podyskutować, porozmawiać o tym czy o tamtym. My słyszymy się w następnym odcinku z gry Hellblade: Senua's Sacrifice. Cześć!